Cześć, dzień dobry, ja jestem Dusia, a przed Wami kolejne trzy ciekawostki z gry Dead by Daylight. Czy wiedzieliście, że pliki gry sugerują, że drzewa znalezione na Lumpkin Lane to Black Oaks i Canyon Live Oaks, dwa gatunki dębów powszechnie występujące w Ameryce Północnej? Czy wiedziałeś, że Vittorio jest jedyną nielicencjonowaną postacią w grze z potwierdzoną datą urodzenia, zgodnie z jego tradycją, że urodził się w 1343 roku? To również czyni Vittorio najstarszym ocalałym pod względem okresu, z którego został zabrany przez byt. Jednak pamiętajcie, że najstarszym ocalałem pod względem wieku, gdy został zabrany przez byt, nadal pozostaje Bill Overbeck. Czy wiedzieliście, że Cheryl wprowadziła nowy rodzaj opcji personalizacji postaci? Zestaw strojów o nazwie legendarnej rzadkości, który zmienia Cheryl w Lisę Gerland z kolejnej postaci z The Silent Hill. Jest także pierwszą postacią, która otrzymała strój zmieniający jej płeć. Postacie z Silent Hill, Alessa Gillespie, Sybil Bennett i James Sunderland są również dostępne jako skórki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, czy wiedzieliście o tych ciekawostkach z Dead by Daylight, a my słyszymy się już w kolejnym odcinku. Na razie i cześć!